Pozostawiona bez opieki trzylatka biegała po ulicy Katedralnej w Częstochowie. Ubranym w koszulkę z krótkim rękawem dzieckiem zainteresowali się przechodnie, okryli dziewczynkę kocem i wezwali policję. Matka była w tym czasie u koleżanki. We krwi miała 4 promile alkoholu. Nie zauważyła, kiedy dziecko wyszło z mieszkania. Policja przekazała dziewczynkę pod opiekę babci. 34-latka trafiła do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu zajmie się nią prokuratura. Odpowie za narażenie dziecka na utratę zdrowia i życia.